Cześć, witajcie w Outdoormanii. Tym razem recenzja zestawu przetrwania Beara Gryllsa Basic. Nie będę tutaj bawił się w testy jakichś pojedynczych rzeczy znajdujących się w tym zestawie, po prostu pokrótce opiszę, co w nim się znajduje. Więc zacznijmy od zapałek szturmowych. Kilka sztuk z draską, bo niewątpliwie przydatna rzecz w teren. Mały nożyk. Jak widać, takie maleństwo. Ale bardzo ostry, całość z metalu, solidnie wykonana. Myślę, że nie jedną pracę w terenie przetrwa. Liner lock, całkiem sympatyczny. Gwizdek alarmowy, wygląda jak zabawka za 50 groszy ze sklepu dla dzieci, ale ma moc. Ale sznurek. Nie wiem, ile dokładnie go jest, na pewno parę metrów. Kulka wełniana, chyba tak ułatwiająca nam rozpalanie ogniska. Drucik i linka, które pomagają nam zbudować sidła. No niestety, bardzo dobrze, w naszym kraju łapanie w ten sposób zwierząt na sidła jest nielegalne, więc powiedzmy, to nam się nie przyda, nie będziemy tego używać. Dalej, krzesiwo, taki kluczyk z blaszką do rozpalania. Uwierzcie mi, że bardzo dobrze działa, tutaj nie będę sobie krzesał w domu. I mała instrukcja przetrwania w języku angielskim. Jak ktoś nie zna angielskiego, po rysunkach może się zorientować, o co tutaj chodzi. Co my tutaj mamy? Ach, Holender. Więc rozpalanie ognia. Ubiór. Ogólny opis ubioru w zależności od pogody. Jak się ubrać, jak zbudować schronienie. Oraz sygnalizacja. Z tej strony mamy podstawowe jakieś zasady nawigacji, które się mogą przydać w terenie. Jak budować sidła. O, tego nie pokazuję, nie można. Kilka podstawowych węzłów. Oczyszczanie wody. Zbieranie wody. Więc kilka przydatnych informacji. No niestety dla ludzi znających język angielski. A dla tych, którzy nie znają, też po rysunkach można się tutaj w kilku sprawach na pewno zorientować, więc fajna rzecz. To wszystko zamknięte jest w takiej torebce strunowej foliowej. Nie wiem, nie zanurzałem tego wszystkiego w wodzie, ale podobno jest to wszystko wodoodporne. A cała ta torebka z osprzętem chowana jest w takim pokrowcu, całkiem sympatyczny, bardzo w stylu Beara Gryllsa. Barwy takie odblaskowe, które pomogą nam, powiedzmy, po ciemku znaleźć tą całą saszetkę. Zapinane na suwaczek. A czy ona jest wodoodporna? Tego już nie wiem. No, nieważne. Tak czy inaczej, zestaw kupiłem w promocji. No to ładne parę dyszek, chyba z 80-90 zł. I szczerze mówiąc, cały ten komplecik można by uzbierać za wiele taniej, więc kupiłem go zupełnie z ciekawości, bo raczej jestem fanem składania swoich zestawów przetrwania bardziej krok po kroku niż kupowania czegoś gotowego, bo wtedy się, no wiadomo, płaci za markę. Kilku rzeczy tutaj, których bym uważał, żeby się przydały, nie ma, typu, dajmy na to, jakiś guzikowy kompas. Tak, bo oczywiście można dodać wiele różnych rzeczy, ale mówię o takich, które by się w tym opakowaniu jeszcze zmieściły, gdyż jak wszystko zapakujemy do środka, to jest ono całkiem wypchane. I tu jest właśnie, jak dla mnie, trochę minus tego zestawu, bo gdy ta torebka jest wypakowana na full i chce się ją otworzyć, to ta struna jest jakoś tak się mocno zaciska, że no jest problem z nią. I potem są efekty w postaci naderwań. Więc jakiś czas temu ze zgrabiałymi rękami próbowałem się tam dobrać do tego. Tutaj poszło, no i kaplica. No i kolejny minusik, że
wypchana torebka, ciężko ją tutaj wepchnąć. Ten suwak mógłby być odrobinkę szerszy, czy ta saszetka odrobinę szersza. I co mogę powiedzieć? Jakościowo sprzęt jest okej, jest dobry. Brakuje w nim paru rzeczy, no ale to jest zestaw basic, czy tam podstawowy, przetrwania. Co więcej, za tą cenę raczej nie polecam, raczej polecam zbudować swój własny zestaw przetrwania, ale ogólnie jako tak dla zabawy, dla przejrzenia, co to jest, wychodzi ok. W innym filmiku pokażę, bo złożę też swój zestaw przetrwania z pojedynczymi elementami tutaj z tego produktu, ale to już będzie w innym filmie. Tak więc dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!